Zadanie jest takie. Punkt P został obrócony dookoła początku układów współrzędnych wiadomo, że początek układu to punkt o współrzędnych 0,0, 0, o kąt 60 stopni. Który punkt jest obrazem punktu P w tym przekształceniu? Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie sami wskazać obraz punktu P. No to zastanówmy się. To jest punkt P i został on obrócony dookoła początku układu. Współrzędnych, czyli dookoła punktu o współrzędnych 0,0, o kąt 60 stopni. Żeby było łatwiej, narysujmy ramię początkowe tego kąta. Zwróćcie uwagę, że obracamy o kąt dodatni, o kąt plus 60 stopni. Oznacza to, że obracamy się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Może wydawać się to dziwne, że plus oznacza stronę przeciwną, ale tak się cała ludzkość kiedyś umówiła i tak już zostało. Czyli obracamy się w tym kierunku. Ile to jest 60 stopni? Kąt 60 stopni jest kątem dosyć łatwym w obsłudze, bo jest to 1 trzecia kąta półpełnego, czyli kąta o mierze 180 stopni. Albo inaczej jest to kąt wewnętrzny trójkąta równobocznego, który ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty wewnętrzne równej miary. Albo jeszcze inaczej jest to 1 szósta kąta pełnego. To jest mniej więcej kąt 60 stopni. I obrazem w tym przekształceniu jest punkt C. Widać też po odległościach, że to jest kąt o mierze 60 stopni, jak w trójkącie równobocznym. Dla punktu D kąt byłby mniej więcej kątem prostym, czyli kątem o mierze plus 90 stopni, a dla punktów A i B obracalibyśmy o kąty o miarach ujemnych. Obracalibyśmy się w przeciwną stronę. Zdecydowanie odpowiedzią jest punkt C. I zróbmy jeszcze jeden przykład. Punkt P został obrócony o kąt minus 90 stopni. Środek obrotu pokazano na rysunku, który punkt jest obrazem punktu P w tym przekształceniu. I jeszcze raz zatrzymajcie film i jeszcze raz spróbujcie wskazać punkt będący obrazem punktu P w tym przekształceniu, w tym obrocie. Tu mamy punkt P, tu leży środek obrotu. To jest początkowe ramię kąta skierowanego, o który obracamy punkt P. Kąt skierowany nazywa się skierowany, bo ma określony kierunek, dodatni lub ujemny. Albo mówiąc inaczej, ma ramię początkowe i ramię końcowe. Tym razem miara kąta jest ujemna. Obracamy o minus 90 stopni. Oznacza to, że obracamy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W tę stronę. 90 stopni to kąt prosty. Minus 90 stopni to też kąt prosty. No i trafiamy w punkt A. Obrót punktu P. O kąt minus 90 stopni dookoła środka obrotu, i tutaj leży obraz punktu P w tym przekształceniu, w tym obrocie czyli punkt A. I gotowe.